tylko do tym 13 osób. Cały czas jeszcze w szpitalu, są w szpitalu. Jedna osoba w stanie poważnym, ale najważniejsza w życiu tej osoby nie zagraża niebezpieczeństwo. Domy zniszczone, około 300 w stanie lednicy, drugie tyle, ponad drugie tyle w okolicy. Cały czas trwają akcje naprawcze, są naprawiane dachy, są stawiane, wyrwane okna. W dwóch budynkach nie da się mieszkać, ludzie musieli zamieszkać u rodzin, w domu nauczyciela. Pomoc udzielana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej cały czas, to nie może się zorganizować, nie może sobie poradzić sam może szukać. No i najważniejsze, najbardziej dotkliwe cały czas to jest to, że jeszcze 8 tysięcy ludzi w ciągu dwóch najbliższych dni to ma się zmienić. Energetycy zapewniają, że trakcja zostanie na tyle naprawiona, że mamy prąd, a doprowadzamy do tego normalnego stanu, jak przed burzy, no to co najmniej jeszcze kilkanaście dni. Pomoc prezydenta. Wczoraj spotkali się z jednym z jego ministrów. Byli wielokrotnie uprzedzani. Kupcy od 1 stycznia tego roku są w sposób nielegalny. Na placu defilacji oczywiście my po prostu wstępujemy, przejrzyście transparentnie.